Witam Państwa. Ostatnia część projektu Bądźmy w kontakcie, finansowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego, dotycząca aktywności fizycznej, ruchu i po prostu sportu. Rzeczywiście najczęściej myślimy o sporcie w kontekście takich skomplikowanych urządzeń, których nawet ja nie potrafię podnieść, takiej sztangi, i uważamy, że możemy być aktywni fizycznie tylko wtedy, gdy dysponujemy różnymi przedmiotami, które nam pozwolą zapewnić aktywność fizyczną. Ale czy na pewno? Okazuje się, że tak zwana gimnastyka dnia codziennego, czyli takie, powiedziałabym, sensowne wykonywanie i rutynowe wykonywanie pewnych czynności, także może spowodować, że będziemy odzyskiwali sprawność fizyczną. I podzieliłam sobie to moje krótkie wystąpienie na takie trzy części. Mała motoryka, ćwiczenie małej motoryki, ruch i tak zwana konkretna mobilność. W zakresie małej motoryki, co ja mogę Państwu zaproponować? Otóż zaobserwowałam, że wielu ludzi w ogóle, prawda, nie tylko tych, którzy tutaj z nami współmieszkają, ale ogólnie wielu ludzi, gdy ma jakiś defekt w ubraniu, to często to ubranie wyrzuca. Coś pęknie, gdzieś odpadnie guzik, a czasami warto się przyłożyć i po prostu dokonać naprawy tej odzieży. Wtedy mamy dwa zyski. Pierwszy zysk to jest taki, że odzyskujemy rzecz, którą powiedzmy lubimy i jest nam potrzebna, ale z drugiej strony reperując odzież, także ćwiczymy sprawność manualną dłoni, prawda? Czyli wtedy musimy zaopatrzyć je w igłę, w nitkę i na przykład w guzik, który nam odpadł, znaleźć podobny czy taki sam, prawda? I jednak samodzielnie to przyszyć, ponieważ ta sprawność, to wykonywanie tej czynności sprzyja temu, aby nasze ręce były sprawne. No ale nie tylko wtedy, kiedy nie każdy jest Bobem Budowniczym i nie każdy może być Majsterkowiczem, ale także inne drobne czynności, które na ogół wykonujemy, możemy też wykonywać z sercem, gdyż możemy myśleć o tym, że one przyczyniają się do naszej sprawności. Na przykład, gdy jesteśmy w kuchni i nie lubimy niczego siekać, to jednak takie siekanie porządnym nożem na desce, pietruszki czy koperku, to jest naprawdę dobre ćwiczenie dla naszych rąk, czy obieranie, czy krojenie cebuli. Ale co jeszcze? Często widzę na przykład, że ludzie mają bałagan w szafie i nie składają odzieży, tak, byle co, prawda? Ale gdyby tą bluzę złożyć porządnie, to składanie odzieży również jest elementem takiego treningu, patrz jak to prosto zrobić, sprawności manualnej, prawda? I już ta bluza zupełnie inaczej się prezentuje, jest jak gdyby złożona, a tak naprawdę nie zajęło mi to prawie wcale dużo czasu, ani nie zajęło, nie przyczyniło się do jakiegoś mojego większego wysiłku. Słuchajcie, drodzy Państwo, czyszczenie butów. Prawda, to też sprawność rąk. Wystarczy but, szmatka i tylko wystarczy, prawda, wyczyścić buty i też nasza tutaj sprawność fizyczna od razu się poprawia. Ruch w takim większym wydaniu, to ja bardzo lubię miotłę. Dla mnie miotła, to ja często w domu tańczę z miotłą, ale miotła sprawia, że ja się wyprostowuję, prawda? Często ja też jestem niestety z powodu wieku, bo już jestem bardzo starszą panią, taka przygarbiona, ale jak sobie staksane przy miotle, to się wyprostowuje, prawda, od razu i od razu ta sylwetka wygląda inaczej. I gdy zamiatamy, też musimy dbać o to, żeby właśnie nie pochylać się tak, tylko tą czynność wykonywać w miarę wyprostowanym. Kij musi być odpowiednio długi oczywiście, tak żeby właśnie przyczyniać się do poprawy sprawności naszego ciała. Niektórzy z Państwa mają kłopoty ze wstawaniem i tam nie mogą wstać, gdzieś balansują, prawda, na tym łóżku. Wystarczy wziąć krzesło, przysunąć sobie krzesełko i to oparcie od krzesła potraktować jako taką wspieraczkę, że tak powiem, tak? Że możemy się wesprzeć i sobie możemy po prostu łatwiej wtedy wstać. A gdy w ogóle mamy trudności z takim ruchem, prawda, typu półprzysiad, to też możemy dwa stabilne krzesła, prawda, i możemy sobie na nich, o tak, bardzo łatwo trenować. Nie trzeba żadnych wielkich rzeczy, żeby te czynności wykonywać, tak? Bardzo są proste i łatwe w wykonywaniu. W naszym schronisku są schody. Mamy też co prawda windę przeschodową, ale są schody. Ja na przykład jestem wdzięczna losowi, że mam te schody, bo ja ciągle po tych schodach się przemieszczam, prawda? I czasami po tych schodach sobie po prostu wchodzę, góra, dół, ale też czasami zdarza mi się, że biegnę po tych schodach, co też przyczynia się takiemu zwiększeniu mojej energii i zwiększeniu aktywności ruchowej.
Wielu podopiecznych też widzę, że nie korzysta z windy, tylko właśnie chodzą, bo oni wiedzą o tym, że gdyby w ogóle tylko jeździli windą i w ogóle by nie chodzili, to, no to szybko staliby się osobami zależnymi, które no, wymagałyby całkowitej, całodobowej opieki. Nasze schody wyposażone są w takie fajne, śmieszne barierki i te barierki także umożliwiają niektórym osobom wykonywanie prostych ćwiczeń właśnie ruchowych. I ja tutaj poproszę za chwileczkę pana Józefa, który właśnie potrafi wykonywać takie ćwiczenia, żeby nam pokazał, w jaki sposób on sobie tam poprawia swoją sprawność fizyczną przy owych właśnie barierkach. I za chwileczkę przejdziemy tutaj do holu. Państwo zobaczycie, jak można wykorzystać schody jako element właśnie poprawy sprawności i kondycji fizycznej.